Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Taką jedną zasadę, która jest opisana między 14 a 20 wersetem 6 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Zasada kręgu odpowiedzialności. Jest ona nieznana powszechnie, a jest znana w Biblii. I dla Boga jest ona jedną z ważniejszych zasad. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I wielu miłych braci i sióstr osiągnęło ten pierwszy punkt, zbawienie, a drugi punkt osiągnął w niebie, bo teraz widzimy jakby w zwierciadle, a wtedy twarzą w twarz, gdy spotkamy się z Panem Jezusem osobiście. Teraz widzimy w zwierciadle, które jest niedokładne. Po pierwsze, pokazuje odwrotnie niż jest. Gdy patrzymy w lustro, to moja kropka z prawej strony, w lustrze jest widziana po lewej stronie. I druga rzecz, ten materiał, z którego jest zrobione zwierciadło, z jednej strony musi być dokładne, a z drugiej strony musi być czyste. Jeśli jest niedokładne, bo załóżmy, człowiek, studiując Słowo Boże, ma dużo swojego ludzkiego bagażu, a każdy z nas ma taki bagaż na swoich plecach i na swoich oczach i na swoim sercu i na swojej wątrobie. I to powoduje, że ten materiał odbijający prawdę jest nie taki, jaki byłby, gdyby wyszedł prosto z fabryki jako doskonale zrobione lusterko. A druga rzecz, to ono nie zawsze jest w wierzchu czyste. Jeśli ono jest przybrudzone, bo nie wyznaje jakiegoś grzechu, nie pokutuje. Pokuta jest przede wszystkim dla wierzących. Wyznawanie grzechów jest dla każdego zbawionego dziecka Bożego, nawet ktoś to porównał do duchowego oddychania. Jeśli nie oddychamy przez dzień, to dlatego, że nie żyjemy. Więc jeżeli ktoś dzień, dwa, pięć ma jakiś grzech, który zna i nie chce go wyznać, to lustro traci swoją zewnętrzną czystość i coraz mniej widać. I coraz bardziej trudno jest dostrzec choćby to takie odbicie lustrzane. A co dopiero na tej podstawie spróbować zbudować, co jest prawdą. I my, jako wierzący, działamy w tych warunkach. A Bóg i Pana wskrzesił, 14 werset, i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni,
Błogosławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bardzo ważny fragment, który potem przechodzi faktycznie pouczenia dotyczące cielesnego sposobu czystego postępowania między mężczyzną a kobietą. I można powiedzieć, że Duch Święty tutaj umieścił ten fragment dla naszego dobra, żebyśmy w kontekście rzeczy, które dobrze znamy, bo w ciele każdy z nas się dobrze orientuje, gdyż nawet jeżeli ktoś jest słabym wierzącym, to rzeczy takie jak ręce, nogi, to umie ocenić, co to jest. I tutaj widzimy, że ten fragment nie jest tylko i wyłącznie opisem związanym z naszą cielesnością. Wskazuje na to między innymi 20 werset: drogoście kupieni. Mnie nikt na targu w brzegu nie kupił jako niewolnika według ciała. Natomiast w duchowy sposób zostałem wykupiony przez krew Pana Jezusa. On zapłacił za mnie w sposób duchowy. I faktycznie moje grzechy, które także są przede wszystkim duchowym oddzieleniem od Boga, zostały całkowicie zgładzone, oddalone ode mnie, jak wschód od zachodu. I teraz widzimy, że tu już jesteśmy na płaszczyźnie, która jest kwestią duchowego oddziaływania. Ciało też tutaj nie ma znaczenia cielesnego, tylko ciało jest związane z nauczaniem Nowego Testamentu, że Kościół, wszystkie dzieci Boże, zbór, są ciałem Chrystusa. I też jest pokazane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty ma w nas mieszkanie. Jesteśmy jedynym budynkiem, w którym mieszka Duch Święty. I to są wszystkie dzieci Boże. Gdy teraz jakiś człowiek gdzieś na końcu świata uwierzy w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu, to jest częścią tego ciała. My go nie znamy, ale Pan go zna. Pan zna tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I widzimy, że właśnie jesteśmy świątynią Ducha Świętego, i to też pokazuje, że nie chodzi o ciało co do fizycznych aspektów. Uciekajcie przed przedteczeństwem, mówi 18 werset. I skoro wiemy już, że to nie jest kontekst cielesnego oddziaływania w sensie fizycznym, tylko chodzi o duchową rzeczywistość, to i to przeteczeństwo jest przeteczeństwem o charakterze duchowym. I w liście Jakuba jest powiedziane do wierzących, którzy umiłowali świat, niewierni. Ale tam jest słowo, które w starszych przekładach, bardziej dosłownych, jest powiedziane: cudzołożnicy, wszetecznicy. Właśnie dlatego, że jest coś takiego jak duchowe wszeteczeństwo. I my mamy od tego wszeteczeństwa uciekać. Mieć je jak najdalej od siebie. I wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. A kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Widać, że tu chodzi o regułę dotyczącą tego właśnie duchowego ciała. Bo przecież znamy wiele grzechów, które cielesne ciało, fizyczne ciało by naruszały. Więc ten fakt tutaj przywołany przez Ducha Świętego, przez Pawła, który pod działaniem Ducha Świętego to spisał, wskazuje na duchową rzeczywistość. I objawienie 17 rozdział pokazuje nam także
zastosowanie słowa wszeteczeństwo do kontekstu duchowego. Chciałbym tylko przeczytać stąd cztery wersety. Pierwszy, drugi, 17 rozdział objawienia. Pierwszy werset, 17:1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I czwarty werset. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłach i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządów, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Technicznie rzecz biorąc, wszeteczeństwo da się w sposób duchowy uprawiać tylko z wszetecznicą. I tu właśnie Słowo Boże pokazuje duchowy obraz w czasie końca, kiedy po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła do nieba, po zabraniu Kościoła do domu Ojca na powietrze, gdzie będziemy razem z Panem, to widzimy, że w tym czasie na ziemi zostaną ludzie. Ludzie, którzy nie mieli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jeśli przypomnimy sobie przypowieść Pana Jezusa o konkolu i pszenicy, to widzieliśmy tam, że była pszenica, która wskazuje na prawdziwe dzieci Boże, i był też konkol, który został zasiany przez przeciwnika dusz ludzkich. Konkol czy życica, zależy jakie tłumaczenie, ale chodzi generalnie o to, że to jest roślina, która jest bardzo podobna do pszenicy. Bardzo podobna do pszenicy, rosnąca z innego ziarna oczywiście niż pszenica. Nie chrześcijanie. Ludzie tego świata, którzy nie uznają nic ze spraw Bożych, nie narodzili się na nowo, nie stali się pszenicą. Nie są dziećmi Bożymi. I w momencie pochwycenia pszenica będzie zabrana z ziemi. Pszenica będzie zebrana do spichlerza, a plewy będą przeznaczone na zagładę. Oczywiście najpierw zostanie to na ziemi w postaci wyznawców, którzy nie znali Chrystusa, ale przyznają się formalnie do chrześcijaństwa. I to jest rzecz, która właśnie w tym podobieństwie jest. Życica czy konkol jest bardzo podobny do pszenicy. Nie da się jej oddzielić od pszenicy, bo tam żeńcy chcieli oddzielić. Może oddzielimy to. A Pan z troską o pszenicę powiedział, żeby nie oddzielać. Pozwólcie rość razem do żniwa, bo byście jeszcze przez przypadek jakąś pszeniczkę uszkodzili. Boże serce jest takie, że jest gotowe pozwolić rosnąć całym łanom życicy, konkolu, byleby choć jedna pszeniczka nie ucierpiała. Takie jest serce Pana Jezusa. Gdy widzieliśmy sąd nad Sodomą, to dopóki Lot, można powiedzieć, tak małe świadectwo, takie małe światełko, i to jeszcze w Radzie Miasta siedział, w bramie miasta był częścią problemu,
A Pan czekał, aż ten Lot zostanie wyprowadzony, zanim spuścił ogień z nieba. Gdyby nie Nowy Testament, gdyby nie zapisane w Słowie Bożym Piotra, że to był sprawiedliwy, który dzień w dzień się martwił, troszczył, to byśmy nie wiedzieli, że on w ogóle wierzącym był. Można powiedzieć, że całe jego zachowanie świadczyło bardzo słabo, a wręcz może przeciwko niemu. I tak samo jest z Bogiem cały czas. My nie jesteśmy jakimiś dobrymi wierzącymi. Pan nas nosi. To my jesteśmy w złej kondycji. I Kościół jest w stanie takim, że jest wielkim domem. W tym domu są wyznawcy, z których część jest prawdziwymi dziećmi Bożymi, a część jest tylko wyznawcami. Tylko wyznają chrześcijaństwo, z jakiegoś powodu pasuje im do życiorysu być chrześcijanami. I przyznają się do Chrystusa, mówi się dzisiaj kulturowy chrześcijanin, kulturowy katolik. To znaczy, że te wszystkie rzeczy, które mu się z chrześcijaństwa podobają, sobie wziął, a te, które mu się nie podobają, to sobie nie wziął. Znaje, albo w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby je poznać. Znaje i odrzucił, albo w ogóle nie chciał ich nawet uznać jako fakt. I 17 werset mówi tego 6 rozdziału 1 listu do Koryntian: kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. To też pokazuje, że tu w ogóle nie chodzi o fizyczne, cielesne łączenie, tylko właśnie o duchową rzeczywistość. I młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj, ale zdążaj do jedności wiary z tymi, którzy wyznają Pana z czystego serca. Te młodzieńcze pożądliwości każdy z nas ma, nawet jak ma 90 lat. To są pożądliwości wynikające z takiego wigoru ludzkiego. I te pożądliwości nas oddalają od tego, żeby wzywać Pana z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Aby dążyć do jedności z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Kto to są ci, którzy wyznają Pana z czystego serca? W Dziejach Apostolskich czytamy, że to są ci, których Pan przez wiarę oczyścił serca. Czyli każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu, jest posiadaczem oczyszczonego przez wiarę serca. Jeśli z tego czystego serca on wyznaje, wzywa Pana, to powinien dążyć do tego, żeby z innymi takimi samymi w jedności ducha wyznawać Pana, wzywać Pana z czystego serca. Niezależnie od swoich własnych krewkości, od swoich własnych cielesności, od swoich własnych niechęci. Ileż my tego mamy? Tego nie jesteśmy w stanie nawet ocenić. Jednego lubimy bardziej, drugiego mniej. Ale tak jak w rodzinie cielesnej braci się nie wybiera, bracia się rodzą, bo rodzice tak zdecydowali, bracia i siostry. Tak samo w rodzinie duchowej. To Bóg zdecydował, że w danej lokalizacji, w okolicach Grabowa, Wieruszowa, Ostrzeszowa, Kępna, tych grzeszników zrodził z Ducha Świętego, zrodził z góry. I to nie jest moja odpowiedzialność, żeby teraz oceniać, kogo Bóg wybrał przed założeniem świata. Kim ja jestem? Czy ja mam do tego narzędzia? A jeżeli wybrał grzesznika bezbożnego, jak mówi Rzymian, że Bóg bezbożnemu,
który wierzy w Chrystusa, zalicza sprawiedliwość? To przecież ja też jestem bezbożnym grzesznikiem usprawiedliwionym z wiary. I nie jestem w niczym lepszy od drugiego brata czy siostry. I jeśli ja mam wady, to dlaczego mogę mieć pretensje, że kto inny je ma? Kim ja jestem? Czy nie wiecie, 15 i 16 werset, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z przetecznicą, jest nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. I przeczytałem z objawienia fragment, ale chciałbym pokazać, że owszem, te wszystkie osoby nieodrodzone po pochwyceniu połączą się w tą przetecznicę, którą tam widzieliśmy w objawieniu, 17 rozdział, i będzie to wielka przetecznica, to będzie wielki światowy organizm religijny, który będzie wtedy jedynym takim uznawanym przez człowieka grzechu organizmem religijnym, ale ten rodzaj patrzenia na przetecznicę jest już teraz aktualny. I myślę, że niektórzy sobie myślą, że to dopiero po pochwyceniu się ujawni, ale zerknijmy do Zachariasza. Zachariasza, 5 rozdział. 5 rozdział Zachariasza, strona 1010 w Brytyjce. Potem znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był unoszący się zwój. I zapytał mnie anioł, co widzisz? Ja powiedziałem, widzę unoszący się zwój. Ja przeczytam od 5 wersetu. Potem wystąpił anioł, który rozmawiał ze mną i rzekł do mnie, podnieś oczy i zobacz, co wychodzi. Wtedy zapytałem, co to jest? A on odpowiedział, to, co wychodzi, to jest efa. Efa to jest taki zbiornik. I dodał, taka jest ich wina w całym kraju. A wtem podniosła się ołowiana pokrywa. I zobaczyłem kobietę siedzącą w efie. I rzekł do mnie, to jest bezbożność. Czyli widzimy, że jest tutaj bardzo podobny motyw. Jest bezbożność siedząca w efie. I zepchnął ją do wnętrza efy i rzucił na jej wierzch ołowianą pokrywę. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie. I one podniosły efę między niebo a ziemią. Między niebem a ziemią panuje szatan. Dlatego pochwycenie będzie spotkanie z Panem na powietrzu. W miejscu panowania szatana będziemy mieli spotkanie z Panem, gdy Pan Jezus przyjdzie nas zabrać. I wtedy zapytałem anioła, który rozmawia ze mną, dokąd one zaniosą efę. I odpowiedział mi, będzie dla niej wzniesiona świątynia w ziemi Sinear. A gdy będzie gotowa, postawię ją tam na cokole. Sinear to jest oczywiście, co nie jest zaskoczeniem, geograficznie to samo co Babilon. Ten Babilon pojawił się też w 17 rozdziale objawienia. I jest pewna ciągłość tej bezbożności. Ta bezbożność czy nieprawość cały czas działa. I ona ma szczególne upodobanie w tym, aby właśnie wikłać dzieci Boże, bo dla tych sił ciemności jest jasne, jeśli my będziemy jako dzieci Boże uwikłani w sprawy diabelskie, to będziemy bezużyteczni. I widzimy, że podstawą tego naszego wspólnego chodzenia jest to, że 6 rozdział, 14 werset, 1 list do Koryntian, Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Pan ma dla nas wszelką moc. My jesteśmy tą mocą zmartwychwstania prowadzeni. I ten okrąg odpowiedzialności oznacza, że my musimy
pilnować Słowa Bożego w tym zakresie, w jakim poznaliśmy, ograniczonym, bo nie jesteśmy jakoś alfami i omegami, jak to się mówi, tylko jesteśmy grzesznikami zbawionymi z łaski Bożej, którzy mają Słowo Boże spisane w swoim własnym języku i je czytają. I wiemy tyle, na ile temu Słowu Bożemu pozwolimy się przekonać do prawdy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I tak samo jest tutaj Bożym życzeniem, abyśmy my to, co jest prawdą, poznawali. Ale niestety żyjemy też w warunkach rozbicia. Chrześcijaństwo jest rozbite. Widzieliśmy to już w Nowym Testamencie. Pojawił się Hymeneusz, Filetos. Pojawili się inni. Nawet 20 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o starszych, których powołał Duch Święty, że z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć ze sobą. I od początku chrześcijaństwa nawet apostoł Paweł, ten wielki apostoł Paweł mówi: wszyscy mnie opuścili, tylko Łukasz jest ze mną. Niech im to nie będzie policzone. Jan mówi, że wielu antychrystów wyszło na świat, którzy nie chcą uznać, że Jezus przyszedł w ciele. I tych nauk udających chrześcijaństwo, bo przecież taki Hymeneusz, Filetos czy inny, który został przez Pawła oddany szatanowi, aby nie bluźnili, to co oni zrobili? Odeszli i powiedzieli: okej, nie jesteśmy już chrześcijanami, czy raczej stwierdzili: ale my jesteśmy chrześcijanami lepszymi niż ten Paweł, co tutaj się sprzeciwia naszemu objawieniu, i też kontynuowali jako chrześcijaństwo. I te różnego rodzaju setki, tysiące różnych opinii krążą wokół nas. Większość z nich, na całe szczęście, to nie są zgubne herezje. Zgubne herezje są wtedy, gdy nie chce ktoś uznać doskonałości ofiary Pana Jezusa, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i że to jest całkowicie wystarczające, aby uwierzyć w Pana Jezusa, aby być zbawionym i na zawsze być w niebie. Na całe szczęście wielu wierzących to podtrzymuje. Druga kwestia to jest doskonałość Chrystusa, czyli te dwie rzeczy, doskonałość ofiary Chrystusa i doskonałość Chrystusa. Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym i On jest doskonały, bez grzechu. On przyszedł złożyć doskonałą ofiarę. I te kwestie, które są kolejne, też są ważne. Ale najczęściej diabeł sobie bierze na celownik którąś z tych dwóch prawd, żeby je zniekształcać. Więc jeżeli ktoś te dwie prawdy podtrzymuje, jest bratem w Chrystusie. I jeżeli teraz mamy sytuację taką, że ktoś jest w jedności z Panem, to musi, rozglądając się, stwierdzić, jak ja mam dążyć do jedności z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jak tą praktyczną prawdę wprowadzić w życie? I to jest właśnie okrąg odpowiedzialności. Czyli jeżeli widzimy innych wierzących, to z niektórymi jesteśmy w społeczności wokół Pana, a z innymi nie. I co jest tego powodem? Jeśli to jest biblijnie ustawione, to powodem jest to, żeby być oddzielonym od łączności z przetecznicą. Czyli jeżeli ktoś łączy się z przetecznicą, nawet jeśli jest dzieckiem Bożym, to odpowiedzialnością jest wierzącego, aby w tym nie brać udziału. I taki przykład z 19 rozdziału Księgi Sędziów. 19 to jest
fakt znany w Nowym Testamencie, ale również jest taka ilustracja ze Starego Testamentu. Myślę, że można na nią spojrzeć. Bo ona, ta prawda, była już znana w Starym Testamencie. 19 rozdział Sędziów, to jest strona 286 i 12 werset. Lecz jego Pan rzekł do niego: nie skręcajmy do obcego miasta, gdzie nie ma synów izraelskich, lecz pojedziemy aż do Gibei. Czyli widzimy tutaj człowieka, który chciał być z dziećmi Bożymi, synami izraelskimi. 14 werset. I jechali dalej, a słońce zaszło, gdy byli tuż pod Gibeą, która należy do Beniaminitów. Beniaminici byli jednym z 12 plemion. Przenosząc na nasze dzisiejsze czasy, byli to także synowie Jakuba, a więc byli to ci, którzy formalnie wyznają chrześcijaństwo, są dziećmi Bożymi, znającymi przynajmniej fakty o Chrystusie i wyznające je. 16 werset. Wtem pewien stary człowiek wracał wieczorem od swojej pracy z pola, a człowiek ten pochodził z pogórza Efraimskiego. Tu zaś w Gibei był obcym przybyszem, podczas gdy mieszkańcy tej miejscowości byli Beniaminitami, czyli towarzystwo tych, którzy formalnie przyznają się do rodziny ludu Bożego. A ten człowiek, widzimy, że wracał wieczorem od swojej pracy. Praca była przez dzień, 12 godzin, 6 razy w tygodniu, 72 godziny w tygodniu, z wyjątkiem sabatu. Takie były uwarunkowania w Izraelu, gdy uznawano te zasady. I widać, że ten człowiek, wracając wieczorem, faktycznie się do tego stosował. Wtedy odpowiedział ten stary człowiek, 20 werset. Wtedy odpowiedział ten stary człowiek: pokój ci, troska o twoje braki to moja sprawa. Tylko na placu przez noc nie pozostawaj. Widzimy, pobożny człowiek faktycznie rozumiał, czym jest gościnność. Gościnność nie polega na tym, że goszczonemu zrobię lepiej niż sam mam. Nie, on tutaj po prostu podzielił się tym, co sam miał. I zatroszczył się o jego braki. Troska o twoje braki to moja sprawa. Tylko na placu przez noc nie pozostawaj. 22 werset. A gdy sobie podochocili, oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu: wyprowadź męża, który wszedł do twojego domu, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. Widzimy, że tutaj, mimo że to było miasto z Izraela, to ono poszło tak daleko w zepsucie, że było gorsze od świata. I niestety niektórzy wierzący, chrześcijanie, nie dbający o czystość nauki Słowa Bożego, czasami się za daleko zagalopowują, jak to mówi Słowo Boże, że kto nie trzyma się nauki Chrystusowej, za daleko się zapędza, nie ma Boga. Stracił już Boga ze swoich oczu. I wtedy może być gorszy od niewierzącego, jak mówi inny fragment, że kto o swoich, zwłaszcza domowników, nie ma starania, jest gorszy od niewierzącego. Zatarł się wiary. 30 werset 19 rozdziału. Każdy, kto to widział, mówił: nie było i nie widziano takiej rzeczy od czasu wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego. Rozważcie to sobie, naradźcie się i rozpowiadajcie. Czyli widzieli podobne rzeczy być może w Egipcie, być może w świecie, ale w Kanaanie takich rzeczy nie było. Chrześcijaństwo faktycznie podzieliło się na różne obozy i niektórzy podchodzą do spraw opisanych przez Słowo Boże poważnie. I to jest dobrze. Ale są tacy, którzy faktycznie zlekceważyli te wskazania. I tu mamy taki przykład, jak daleko, bo to już nie ma drogi przystankowej. Albo w sercu rozstrzygnę, że Słowo Boże jest taki amen i ja już tylko chcę to, co Słowo Boże mówi, stosować. Albo jedną jotę, albo jedną kreskę sobie uchylę i to już nie ma drogi zatrzymania. Nie ma po drodze żadnych odcieni,
bo już jestem bezbronny przed diabłem. Diabeł przyjdzie i każdą rzecz mi wywróci. Tak, że podłączy mnie, ktoś obrazowo to porównał, podłączy mnie do swojego dżipa na łańcuchu i przez najgorsze błoto będzie ciągnął. Dlaczego? Bo straciłem oparcie w Słowie Bożym. Więc albo uznaję 100% Słowa Bożego, albo jestem na bardzo niebezpiecznej pozycji tego, żeby stać się całkowicie rozbitkiem wierze. I 20 rozdział, pierwszy werset. Wtedy wyruszyli wszyscy synowie izraelscy i zgromadził się zbór jak jeden mąż, od Dan aż po Beerszebę. Także i ziemia gileacka przed Panem w Mispach. I stawili się przywódcy całego ludu, wszystkich plemion izraelskich w zgromadzeniu ludu Bożego, 400 tysięcy mężów, pieszych, zbrojnych, miecze, to też Beniaminici usłyszeli, że synowie izraelscy pociągnęli do Mispy. Synowie izraelscy zaś mówili, powiedzcie, jak mogło się stać to bezprawie. I odezwał się mąż Lewita, mąż tej zamordowanej kobiety, bo niestety kobieta zginęła w wyniku tego grzechu. W te słowa, przyszedłem do Gibei, która należy do Beniaminitów, ja i moja żona, aby przenocować i powstali przeciwko mnie obywatele Gibei i otoczyli we wrogim zamiarze dom w nocy, chcąc mnie zabić. I potem widzimy, że on zadziałał w ten sposób, że rozesłał informacje po całym Izraelu, co się tam wydarzyło i Izrael zebrał się jak jeden mąż i widzimy, że wezwał, 13 werset, a w zasadzie 12. Potem rozesłały plemiona izraelskie mężów do wszystkich rodów Beniamina z takim orędziem. Co to za bezprawie zostało u was popełnione? Czyli jest odpowiedzialność zbiorowa. Dlaczego do całego Beniamina oni się odezwali, a nie tylko do Gibeonitów? Dlaczego nie tylko do tych konkretnych mężów, którzy otoczyli ten dom? Ta zasada jest tutaj, widzimy, kręgu odpowiedzialności. Zostały wezwane rody Beniamina, czyli wszyscy z tego plemienia. Można by powiedzieć, że jeśli w danym zborze, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, tamten, że człowiek popadł w grzech, żyjąc z żoną ojca swego, to wezwanie było do konkretnego całego zboru. 13 werset. Wydajcie teraz tych mężów, ludzi niegodziwych, którzy są w Gibei, a zabijemy ich i usuniemy z głos Izraela, lecz Beniaminici nie chcieli usłuchać głosu swoich braci, synów izraelskich. Dziś oczywiście byłoby odpowiednikiem poddanie karności. Być może, tak jak w przypadku pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział, była konieczność wykluczenia tamtego wierzącego. I 18 werset. I wyruszyli synowie izraelscy i poszli do Betelu i zapytali Boga, mówiąc, kto z nas pójdzie jako pierwszy do walki z Beniaminitami? A Pan rzekł, Juda pójdzie jako pierwszy. Potem 23 werset. Poszli więc synowie izraelscy do Betelu i tam płakali przed Panem aż do wieczora, a potem zapytali Pana, czy mamy ponownie wyruszyć do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi? A Pan odpowiedział, ruszcie na nich. Więc widzimy, że Pan tu cały czas współpracował w tej zbiorowej sytuacji przeciwko Beniaminitom, którzy odmówili wydania tychże winnych. Oni się wzbili w pychę i nie chcieli osądzić zła popełnionego pośród nich. 27 werset. I zapytali synowie izraelscy Pana, tam bowiem była w tych czasach skrzynia przymierza Bożego. A Pinhas, syn Eleazara, syna Aarona, sprawował w tych czasach przy niej służbę. I zapytali tymi słowy, czy mamy ponownie wyjść do walki z Beniaminitami, naszymi braćmi, czy też tego zaniechać? A Pan odpowiedział, ruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. Trzy razy była podejmowana próba, i dopiero za trzecim razem Pan, bo tu jest powiedziane, 35 werset, i ugodził Pan Beniamina wobec Izraela. I wytracili synowie izraelscy w tym dniu wśród Beniaminitów 25 tysięcy mężów samych zbrojnych w miecze. Czyli widzimy, że całe plemię poszło na zagładę,
Ale to nie jest koniec tej historii, bo ona jeszcze jest dalej kontynuowana, 46 werset. I było wszystkich poległych z Beniamina w tym dniu 25 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, samych dzielnych wojowników. Lecz 600 mężów zawróciło i uciekało na pustynię do skały Rimmon. I pozostali tam przy skale Rimmon przez okres 4 miesięcy. Ocaleli niektórzy i też widzimy w drugim liście do Koryntian, że ten wykluczony dotarł do punktu, który doprowadził go do tego, że można było mu okazać łaskę. I oni tutaj okazali im łaskę. Wojownicy izraelscy zaś wrócili do Beniaminitów, pozostałych jeszcze w mieście. I widzimy potem, że właśnie tym mężom w 21 rozdziale jest okazana łaska. Jest oczywiście powiedziane, bo nikt tego nie robił z przyjemnością. 21 rozdział, potem złożyli wojownicy izraelscy w Mispie taką przysięgę. Nikt z nas nie da Beniaminicie swojej córki za żonę. Poszedł więc też lud do Betelu i pozostali tam przed Panem aż do wieczora, podnosząc swój głos i rzewnie płacząc. Więc to był cios. I mówiąc, dlaczego, Panie Boże Izraela, stało się to w Izraelu, że ubyło dziś z Izraela jedno plemię. Potem rzekli synowie izraelscy, 5 werset, kto spośród wszystkich izraelskich nie przyszedł na zgromadzenie do Pana? Złożyli bowiem uroczystą przysięgę, że ten, kto nie przyjdzie do Pana, do Mispy, poniesie śmierć. Widać, że niechęć brania udziału w karności też była karana jak sam akt nieposłuszeństwa. I ten 5 werset to pokazuje. I 8. I rzekli jeszcze, czy jest jakieś z plemion izraelskich, które nie przyszło do Pana do Mispy? A oto okazało się, że nie przybył do obozu na zgromadzenie nikt z Jabesz-Gileadzkiego. I wysłał tam, 10 werset, zbór 12 tysięcy mężów spośród wojowników, dając im taki rozkaz. Idźcie i wybijcie ostrze miecza mieszkańców Jabesz-Gileadzkiego wraz z niewiastami i dziećmi. I teraz wracając do tego 1 Koryntian, 6 rozdział, widzimy, że jeżeli jakiś wierzący łączy się z przetecznicą i jest akceptowany przez, załóżmy, wyobraźmy sobie czarny scenariusz, jego nie ma w Biblii. Wymyślam go na potrzebę tego przykładu. Czyli ten wierzący, żyjący z żoną ojca swego, nie został wykluczony przez braci z Koryntu. Co się wtedy dzieje? Cały zbór w Koryncie przestaje być w społeczności. Tak jak by sam, cały zbór, wszyscy wzbilci w pychę byli złączeni z tą przetecznicą, z tą fałszywą religią. Albo ci oddani szatanowi przez Pawła, których nauka szerzyć się będzie jak zgorzel, Paweł powiedział. Jeśli ktoś z nimi, z tą nauką miał społeczność, to zbory, które trzymały się zdrowej nauki, z nikim z tych zborów nie mogły mieć społeczności. Dlatego, że łączyłyby się z przetecznicą, z fałszywą religią. Oczywiście w pierwszym liście do Koryntian czytaliśmy, że jak najbardziej tam dobrze zostały zastosowane reguły i ten brat został wykluczony, oddany na zatracenie ciała, a potem się nawrócił. Natomiast jeśli chodzi o proroctwo, że nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, to niestety widzimy, że te poglądy, które głosili ci ludzie, są bardzo powszechne w chrześcijaństwie dzisiaj. I one są bardzo rozpowszechnione. I dlatego musimy być bardzo ostrożni, dlatego że jest bardzo duża odpowiedzialność, gdyż jeśli ja się łączę z przetecznicą, to jestem z nią jednym ciałem i bracia, jeśli by mnie w tym momencie nie starali się pozyskać, żebym przestał, albo w jakiś sposób dalej w to brnę, to wszyscy bracia będący ze mną w społeczności byliby wtedy tak samo połączeni z tą przetecznicą. I wtedy tworzą się problemy.
a w drugą stronę, jeśli widzimy, że ktoś łączy się, czy to z ekumenizmem, czy też z fałszywymi naukami innego rodzaju, czy też zaprzeczaniem boskości Pana Jezusa, czy też zaprzeczaniem doskonałości ofiary. To jest bardzo powszechne, że ludzie głoszą, że zbawienie da się utracić. Czyli Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, jest dla nich nieistotnym fragmentem Biblii. No bo przecież Jana 3,16 mówi, że jeśli ktoś wierzy, ma życie wieczne, a więc nie jest w stanie zbawienia utracić. A te nauki krążą. Jeżeli byśmy się z jakąś taką nauką połączyli, to sami stajemy się połączeni z przetecznicą. Sami to tolerujemy. Jesteśmy wtedy z przetecznicą jednym ciałem. Więc powstaje krąg odpowiedzialności. Gdzieś wierzący, czytający Słowo Boże chcą się zgromadzać do imienia Pana Jezusa, rozglądają się wokół siebie i albo szukają braci i sióstr, którzy tak samo jak oni na wierności Słowa Bożego przyłączają się, albo pozostają odseparowani, jeżeli nie ma nic dookoła, co mogłoby taki krąg stworzyć. I te kręgi odpowiedzialności potem wymieniają się między sobą listami polecającymi. Widzimy w Nowym Testamencie, że jak brat gdzieś jechał, zresztą część nowotestamentowych listów, to są listy polecające. Polecam wam Febę, polecam wam tego, polecam wam tamtego. To są listy polecające. I te listy były dlatego, że już wtedy była konieczność tego, żeby ta zdrowa nauka była podtrzymywana. Bo my jesteśmy świecznikiem, a świecznik ma świecić. A jeżeli świecznik będzie świecił fałszywym światłem, albo zgaszony będzie, albo schowany, no to Pan taki świecznik poruszy. Więc mamy bardzo małe poznanie. Nasze poznanie jest cząstkowe, ale jesteśmy odpowiedzialni za te fakty, które wiemy. I nie wolno nam żadnych faktów, które wiemy ze Słowa Bożego, lekceważyć. I być może nie wszystko wiemy jak należy, ale jesteśmy zobowiązani być wierni w małym. Nie jesteśmy lepsi od innych. Nie jesteśmy po prostu w żaden sposób więcej uprzywilejowani niż tylko to, że po prostu mamy wspaniałego Zbawiciela, bo to jest wielki przywilej. Jesteśmy uprzywilejowani dzięki temu, że znamy Chrystusa Pana. To poza tym, tak od strony ludzkiej, od strony intelektualnej, od strony kulturowej, jesteśmy tacy sami jak większość społeczeństwa. Nie mamy żadnych walorów, które mogłyby nas jakoś wyróżniać na plus. I właśnie na tym polega łaska Boża, że On wybrał różnych ludzi, z których większość to są ludzie, którzy jedyne co mogliby powiedzieć, że wnieśli do swojego życia chrześcijańskiego, to grzech, który Pan Jezus im przebaczył. I dopiero potem, będąc już jako wierzący z Chrystusem, odebrali od Niego niektóre rzeczy, które w łasce Bożej przeczytali w Słowie Bożym i uwierzyli im.